No to co ty robisz w moim łóżku? A tak se wszedłem. Cześć, witajcie, tutaj Zoku, jest ze mną Mangetsu. Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu. I witamy was w kolejnym odcinku ze Stardew. Ej, to się da w domu postawić, patrz, szachownicę można sobie zrobić. Ej, ale to może kazacko wyglądać, jak właśnie dajesz tak, o no no, fajnie. Lol, ale odkryłem, ale wymyśliłem. A weź postaw w środku jeden. Gdzie? No tutaj, tu o, gdzie ja stoję, postaw tutaj jeden klocek. Nie. No postaw. No bo się zrobi... Uuu, zepsułeś! Kurde, ale się cieszy. No telewizor też można na tym kłaść, no to dobra. No i to jest kolejny odcinek Stardew Valley, jak wspominałem... Liścik mam. 500 zł dostałem za najlepszego mistrza świata. Ej, przypomniało mi się! To było już parę odcinków temu. Też dostałem 490. Zima idzie. Czujesz chód powietrzu, zbliża się, bla bla bla. Wigilia duchów. Wiesz co ci powiem? No? Przypomniało mi się, pamiętasz co ze złotymi Luisami? O no właśnie, ja też to mówiłem, tak. Że ten, no nie wiem czy na odcinku czy nie, ale zniknęły, nie, one. Znaczy zniknęły, ale nie sprawdziliśmy gdzie one właśnie, są, zapomnieliśmy właśnie. O tym. To idziemy do marni najpierw? Dobra, to wiesz to co, ja wyklikam te wszystkie zwierzęta i możemy opisać ludziom też co się zmieniło, bo staramy się jednak, żeby były takie zmiany żmudne poza nagraniem robione i możesz kolego tutaj powiedzieć, zaraz tam przyjdziemy. Generalnie to my sobie zrobiliśmy tutaj dodatkową chatkę na beczołki, w których będziemy robić winka i oczywiście są tu też piecyki, jak widzicie, wszystko sobie tutaj praca se wrze, winka się robią, no tutaj Manget wszystko ładnie poustawiał. No i generalnie tu mam jeszcze taką małą oazę dla kotka, który to ja tam też już przyjdę, żeby pokazać, żeby nie było, że poza widokiem cały czas. Który dziwnie się zaczął ruszać i zaczął uciekać, nie wiem czemu. Właśnie. Jakby nie mamy generalnie jakby jakichś bloków czy innych takich rzeczy, żeby zrobić mu oazę. Jak macie jakiś pomysł, to też możecie właśnie, napisać. Właśnie, możecie pisać, ale generalnie postanowiliśmy taką podłogę to postawić, bo ona ma takie sianko, jest tak miękko, wiecie o co chodzi, on sobie może tam kopać, zakopywać się, drapać, nie wiem, inne rzeczy robić i no tak taką myślę. Kuwetę wielką ma tutaj. No właśnie, a poza tym będziemy jeszcze stawiać jakieś latarnie, takie rzeczy, o, jeszcze to będzie dopieszczone, ale możecie tam rzucić jakimś pomysłem, zawsze ukradniemy. No, a tutaj dziękuję. Ja też pokażę do swoich widzów, tu są te beczki, się tutaj ancient fruity przerabiają, a tutaj piece, ale pieców mamy mało, już nam koperu brakuje, będziemy pewnie kupowali. Tak, będziemy kupowali, mamy jak widzicie 300 tysięcy na koncie, to jest milion pieniędzy, w sumie to nie, ale wiecie o co chodzi, chodzi o tą wielkość. No właśnie ostatnio też powiedziałeś coś na odcinku, że to milion i tak jakby to było tak... No, można było się do tego dopieprzyć. No nie wiem, jakby to się dopieprzył, to uznałbym, że jest nierozumnym człowiekiem, ale dobra, nie ma. Nierozumnym człowiekiem. Dobra, co ja mam. Dobra, mam jeszcze prośbę. Mógłbyś wziąć voidowe jajko i wsadzić do maszyny do majonezów? Voidowe jajko? Mogę. Tak a jest. Ile? Jedno czy dwa? Czy jedno. Jeden? Znaczy ja swoje też wsadzę tutaj, jajko. A, beka! Dobra, dobra, już. Koniec. Wsadzamy? Ja idę do Guntera. Dajesz do muzeum rzeczy? Tak, muszę oddać lalkę jedną. Lalka. I przy okazji, czekaj, jutro dopiero możemy odebrać konewkę, nie? Ja, konewkę, konewkę. Tak, motykę. Ja mogę. Wiesz co, ja mogę dzisiaj to robić iridiumowym już? Mogę? No, tak, rób. Tak samo z nie będzie nam potrzebne coś? Chyba wszystko zrobiliśmy, co kopać trzeba, tak? Czy nie? Tak. No dobra, ja wolę już zapytać, wiesz, żeby nie było znowu jakiegoś, kurde, Lipsona. Jak to tutaj rozumiemy. Prezenty w ogóle cały czas rozdajemy, dlatego że niektóre receptury są za serca, to już wspominaliśmy i tutaj podlizujemy się mieszkańcem cały czas. Dokładnie. Na bieżąco. Dobra, mam laleczkę, która jest żółta i ludzik jest czerwony, to ja ją dam tutaj. Nie! Clint! Gdzieś nie ma go, się nie podział. Ma go właśnie, nie wiem gdzie on polas. Właśnie tutaj jest most, przy którym chciałem Zoku rzucić złote sztabki. I nie wiem czemu, ale jak rzuciłem właśnie na tym moście, to one wpadły do wody. Była no, animacja pluskania. On specjalnie tak zrobił, żebym ja mu nie mógł oddać po prostu. Masakra, to było takie głupie. Chciałem zrobić na złość, bo jak wiecie, od początku serii NPC ci bardziej mnie lubią, nie jego. A i mieliśmy do Lewisa iść, chodź. Zobaczymy, czy będziemy miał tą właśnie, statuę. Do Lewisa. Mieliśmy najpierw iść do marni. Ale jesteśmy u Lewisa, to będzie bliżej. A Lewisa. Lewisa. Łysa Lewisa, co on dobra, nosi kobie kupę na głowie. O, jest tu Lewis, dobra. To chodź, idziemy o, do idziemy, środka. Idziemy. Siu! Jest. Patrz, jest, ale jedna tylko. Czyli druga? Drugiej albo nie będzie i jedną straciliśmy permanentnie, bo jakby dwie... Ej! Lul! Podwoili się! Ej, no i podwoimy je jeszcze raz i wystawimy cały dobra, domu tym. Trzy, cztery. Ale ja, LOL! Wystawię, dawaj, cały czas składź. Całą chatę mu wystawimy tym. Raz, dwa, trzy. Jakie głupie. Dawaj, dalej. Raz, dwa, trzy. To już jest w tym momencie cheatowanie. Raz, tak dwa, trzy. Jeszcze. Dobra, dam mu tutaj jedną.
O, proszę, jeszcze mam dwie. I tak, jeszcze przyszedł jeden list, którego nie pokazaliśmy. Luis tam mówi, że to jest dla niego wstydliwa jakaś informacja, znaczy coś dla niego wstydliwego, daje nam chyba tam kasę w tym liście. Dlatego może się to pojawi po raz kolejny. Postawię tutaj ten posąg. Nie, nie przyjmuję kawy. Dobra, chodź, idziemy do Marii jeszcze zobaczyć, bo teoretycznie skoro jedna jest u niego, to druga powinna być u niej, nie? No właśnie, to jest teoria. No bo jak widzicie, moi drodzy, tutaj jej nie ma, a były dwie. Dobra, idziemy zobaczyć? Dobra, no był tu Krzyż, a teraz go nie ma. Idziemy, idziemy. A, jeszcze dam tutaj Ewelin ten. W sumie mogę jej... No nie, nie będę jej dawał w sumie. Ja zobaczę, jakie potrawy... Smażone grzyby, kto się lubił? George chyba. Tak, tak, tak. Z Marni mam 7 już. To powinienem dostać recepturę. No to następnego dnia może. A w liście nie było? No właśnie nie. Idę do Kenta, jeszcze dam mu tego. Co on to lubi? Daffodila, nie? Jest, mam z George'em 10 tych. Lubi mnie to najbardziej na świecie. Orzędzi się. Ze staruchem wezmę go pod pachę i mieliśmy questy robić. No wiem. To ale to dałem do Kenta. Ale no chcemy pokazać jeszcze umarni i idziemy quest, chodź. Jeszcze Kentowi dam. Wręczę. On idzie do góry idzie. Widzę go. Oszane, masz tu piwo. To naprawdę dobry prezent. Potrzebuję jedno serducho chyba z nim. Jak w ogóle ktoś pisał, że śmieszy go interakcja jak sam jeździ na desce i sam próbuje zrobić kickflipa. No, próbuję. Sam próbuje zrobić kickflipa. Nie, po prostu, że sam w sensie, że samemu, że nie z kimś i że to śmieszne. Nawet mnie rozśmieszył ten kobiet, też fajnie. Widzę, no, taka dwuznaczność fajna, bo imię sam i w ogóle. Naprawdę, łapka w górę. I no, co? Nie widzę, żeby była gdzieś. W pokoju? A może tu jest jakiś pokój, patrz. Zamknięte. Nie. Ej, a co to za pomieszczenie jest? Może są jakieś mody, które to rozszerzają. Wiesz co, powinno być tutaj, ale nie ma to. Znaczy, że jakby dwie statuły postawiły się w domu Luisa, ale już odebraliśmy jakby, sklonowaliśmy. No, ma teraz ich 5. To jest trochę głupie, w sensie ja nie wiedziałem, że można stawiać i kopiować na bieżąco. To już w tym momencie jest cheatowanie dla mnie, bo o ile przy kropsach i tak dalej to jeszcze było spoko, o tyle właśnie w momencie, w którym możemy coś... Ej, sztabkę i rydy za 5000 kupujemy? Dawaj, i tak mamy dosło kasy, chodź tu. Gdzie? U cyganki? Tak. A czy jakby, nie rozumiem twojego pojęcia cheatowania, ta statua kompletnie niczego nam nie daje, więc jakie cheatowanie? A może da się sprzedać drogo? Raczej nie, ale nie wiem, znaczy cheatowanie w sensie iść jeszcze do cyganki i choć robić questy, bo naprawdę musimy się uwinąć, a gadać może w międzyczasie, ale nie kosztem odcinka, nie? Ja cały czas łażę, nie staję w miejscu. No to idź do tej cyganki, ja jeszcze odwiedzę ten i no cheatowanie w moim pojęciu, żeby nie było, że się zagadałem, cheatowanie w moim pojęciu to jest taka czynność, która nawet nie że musi jakoś ułatwić, oj face. Nie wyłączyłem sobie. Ej, jest piątek, nie? No. Do Krogusa możemy iść, nie? W sumie. Czemu? No, kupić i zraszacz. A w piątki ma? No chyba w piątki to było. No to możesz kupować. Idę zobaczyć. I idziemy robić te questy. Możemy dobra, wiesz co, to ja ci ten Void Majonez wezmę i pójdziemy od razu. Musimy iść tam, gdzie jest ten cave. Bo teraz po tym questie z talizmanem mamy tam przejście i szkoda, bo zmarnowaliśmy połowę dnia. Jest zraszacz za 10 tysięcy. No to kup, ja też kupię może, co? Mhm. Potworny kominek, lol. Dobra. To ja wychodzę już stąd? No to ja też muszę kupić. No kup. Kup. Tak bardzo fajnie, że pokazaliśmy na odcinku, że w piątki właśnie Krobus posiada taką oto rzecz fajną. A myślałem, że ty w piątki leżysz w wannie. Nie mam wanny. A nie, to sorry, tylko. To rybne taco leży. Dobra. Tak? Nie wiedziałem. Rybne taco leży w wannie w piątki. Kurde, nie wziąłem sobie pumpkinu. Karolina, właśnie też muszę ją dorwać. No, miał być odcinek z questu, no a nie z daru. No proszę, już nie rób tego. No, nie, ja tylko patrzę, czy ona gdzieś tu jest. Jak jej tu nie ma, no to nie będę za nią ścigał. I klikałem cały czas w Krobusa, żeby pominąć scenkę i akurat kupiłem to, co trzeba. A jakbym kupił coś innego. No to byś kupił coś innego. No właśnie, dobra, chodźmy. No, naprowadź pan. Mamy konie, ale ich nie mamy. No idziemy dzisiaj z buta. Z kawą na głowie. Dziękuję. Kawą na głowie, albo z rybnym tchłebo. To... Nie wiem, czemu mnie to bawi, po prostu to taco kłębo, nie? To jest, nie wiem, beka dla mnie trochę. No, ma być. Trochę XD. No, ludzie mają różne poczucie humoru. Niektórych śmieszą takie głupoty, na przykład mnie. Na nie przykład też. Tak samo z tym samym. No też, to jest taki głupi humor, ale śmieszny. No, pozdrawiam, jak ktoś ma głupi humor. I tu powinniśmy coś mieć, dlatego że teraz zobacz, co z tamtym przejściem. Jest dalej zablokowany. No jest. Ale no możemy kliknąć prawym. Uuu, odleciał! Dwa! Nie, to jest dwa! Co jest? Jakie bugi dzisiaj są, bugi. Bugi, dobra, chodźmy do środka. O matko! Co? O! Jezu, się straszyłem! Czyżby skończył nam się budżet? Ej!
Wróciło mnie. No, wracaj. Dobra, rzucę ci rybnym taco. A ja mam rybne taco. Rzucę ci Wojt Majon... Kurde. O nie, nie, jest jakiś goblin. Dobra, czekaj, czekaj. Weź to. No mam. Bo mam nadzieję, że... Myślałem, że już do wody wpadło. No, dobra, i tu mamy jakiegoś pana. To jest goblin. Goblin. I co on chce? Podarujmy mu to. Nie, Mangetsu! Człowiek. To. O, dobra, bo nie mogę mu dać. Ale co ty mu dałeś? Kurde, przez przypadek chciałem tobie dać majonez, rozumiesz? Ale nie dawaj mu majonezu. Co? To nie jest dla niego. Dobra, no nie dałem mu. No i dobrze, bo to nie dla niego. Dobra. Chcesz przejść? Wybacz, to, albo nie, to jest może dla niego. Wybacz, to jest... Przepraszam, nie mogę cię przepuścić, straciłbym pracę. Nie, faktycznie, to jest dla niego, już wiem, po co to wziąłem. No to... Dobra, daj mu. Ej, przeszedł, a ja mu nie dałem. A, to tylko jedna osoba, nie mogę się oprzeć, dawaj, no w każdym razie chciał... Hata, hata mój... Chatka czarownicy, czyli żony czarownika. Serio? O. Matko, jak tu strasznie. Matko Bosko, co tu się stanęło? Tu jest jakiś dziennik. Dawaj, czytamy dziennik. Przeklnij wieś, no. Co? Przeklnij wieś? Księga zaklęć dla wiejskiej wieś. Księga! Nie wiem. To jest kałamasz. Ej, można go wziąć, chodź. Kałamasz. Wow. Jest zgubiony przez czarownika magiczny atrament. Lepiej mu go zwrócić. A tu? A co tu jest? No. Próbujesz nie złapać kontaktu wzrokowego. Aha, tutaj obok było. Kość zapewne jest pokryta bakteriami. Decyduje, że tego nie dotkniesz. I tu mamy jakieś trzy rzeczy. I ogólnie pierwsza kapliczka to jest mroczna kaplicza arogancji. Statua przeszywa cię wzrokiem. I tyle. Na pewno gdzieś tu coś... Rozmaczyczny odłamek tu możemy dać. No właśnie, to jest... A, to jest, żeby dzieci w gołębie zamienić chyba. Lol. Więc jakbyś nie chciał mieć już... Mroczna kapliczka pamięci. Statua przeszywa cię wzrokiem. Relacje między tobą i byłą miłością zostaną wymazane z pamięci. To będzie tak, jakbyście się nigdy nie poznali. Aha, żeby to? Nie mieć ex już. Żeby nie mieć ex. A to? Przeczytaj. Mroczna kapliczka nocnych rozbojów. Antyczna, magiczna pieczęć ochrony zostanie wzniesiona, pozwalając potworom na pojawienie się na twojej farmie w nocy. Złożyć ofiarę z dziwnej babeczki? Dziwną babeczkę możemy ugotować i też jest do domu Vincenta potrzebna, więc chyba nawet to dzisiaj odhaczymy. To byłby pewnie zły pomysł, żeby włożyć nam ulubioną rękę. Co to jest w ogóle? Tak samo tutaj. Ktokolwiek tu mieszka, musi naprawdę lubić czystą podłogę. No faktycznie. Te śmieszki, orzeszki, jakie są tutaj poukrywane. Co to jest? A, to... Dobra, to jest teleportacja. Tutaj? O kurde. Gdzie to się teleportujemy? Do czarownika. I tutaj jest miejsce, w którym możemy zmienić wygląd. Tak, taka ciekawostka. No, jak dam tak, to chyba zeżre kasę i już... Ale pokażemy? To dalej pokazujemy. Dobra. No możemy. No i to samo. No, można sobie pozmieniać, jak to... Jakbym nie chciał być mostowiakiem, to mógłbym tutaj to zrobić w każdym razie. Jak kliknąłem, to był taki dźwięk jakby, wiesz, nie wiem, zmiany wyglądu, jakby... O, scenka z czarodziejem, a my zaraz mamy ten... No. Też mam scenkę. No, masz mój atrament, wspaniale. Czytaj, ale panie. Czemu ten, jego żona ma jakby teleport do niego? Ale czekaj, czytamy. Może ty czytaj. Czy była tam moja była? Czy była tam moja była? Nie, nie? Cóż, a co z jej domem? Myślisz, że mieszka sama, czy... Właśnie ciekawe z tym, co mówisz, że czemu on ma z byłą... W sumie teleport? Nic nie mów. Nie chcę wiedzieć. I tyle, obraził się. Tak czy inaczej, pewnie zastanawiasz się, co do twojej nagrody, proszę. I tyle. Ta muzyka mnie rozwala. Ta muzyka to jest jedyna w swoim rodzaju. O, książka. I tutaj chyba możemy kupić między innymi totemy jakieś i unimosy, te chatkę unimosów. To książka przywoływania. Tajemniczy potencjał tej książki jest trudny do zrozumienia, ale ułatwię ci to. Używając tej książki możesz przywołać magiczne budynki dokładnie na twoją farmę. Myślę, że ci się to przyda. No i to jest nasza nagroda. Magiczne budynki? Och, prawie zapomniałem powiedzieć. Ahem, dziękuję. Podziękował. I co, pierwsza? Pierwsza 40! Oh, 50. Jej. Dobra, to wejdę... O, widzisz unimosy. Chatka Unimo. I one będą pomagać nam na farmie. No, obelisk ziemi jest też i on teleportuje nas w góry, nie musi, i on jest jakby permanentny, ale popatrzcie, milion trzeba mieć. No, ja się wywaliłem już. Aha, kasę zabrało, a patrzysz dalej, bo ja mogę nie, patrzeć. Nie, ja się wywaliłem już, nie mogę nic patrzeć, jestem w domu. To ja pokażę, tu jest obelisk wody i on teleportuje na plażę, nie trzeba totemów używać, jest taki, no, na zawsze. Stawiamy na farmę, klikamy na niego prawem, jesteśmy na plaży.
Tak samo super. Z tamtym, z górami. Jest jeszcze złoty zegar, który kosztuje, uwaga, 10 milionów. Zapobiega pojawianiu się gruzu na twojej farmie. Zapobiega niszczeniu się płotów. To myślę, że naprawdę fajne, ale nigdy tego jeszcze nie miałem, bo tyle kasy nie uzbierałem. No i tyle. Chatka Junimo, tutaj Junimo będą zbierać dla ciebie plony wokoło ich chatki. Ma jakieś właśnie, tak jak... znaczy, na zasadzie, jak mają te... trachy na wróble, że mają tak dookoła siebie mogą zbierać w jakimś zasięgu. Nie mówię, że w takim, dokładnie takim samym zasięgu, ale że w jakimś. No i tyle. Dobra. No i chodzą sobie i zbierają właśnie plony, to no. Fajne jest. I to rano tylko robią, czy przez cały dzień? Z rana chyba. No, i nie mogą tego robić, jak chyba deszcz pada, mi się wydaje. A to nie wiem takich szczegółów akurat. O, jestem w domciu. W ogóle, moi drodzy, ja muszę to powiedzieć, bardzo mi się podoba to pomieszczenie, w którym ja śpię. Jest tu tak przytulnie, bardzo fajnie, powiedzcie co o tym sądzicie. Dobra, wlizuj się sobie bardziej. Ale no fajnie, to jest podobno. O, dostałem kawę od Lee, dzień dobry, ona też mnie kocha, widzą mnie, też będę kochają. Będę o tobie myśleć. Ja idę... Niepotrzebny był ten majonez. Idę zobaczyć twojego gówniaka. O, list! Aha, że nas znaleźli. Ale drugi list. Od czarownika. To? Policja skarbowa przysłała list. Tak. Będą nas ścigać. Ja jeszcze pokażę, widzę twój domek, bo chyba nie pokazywałem. Mi się bardzo podoba, czy góra jeszcze nie zrobiona tam po no powiem pokój tak, mojego... jak... Co? Zoku jest chyba fanem czarownika, bo bardzo mu się podoba, kurczę, jakiś zielony wystrój. Wygląda to jak chatka wiedźmy jakiejś. Tutaj nic nie ma jeszcze, ja tu będę miał pokój youtubera. Ej, mogę ci podrzucić jeszcze... dzieciaka! No lol. On mnie kocha! Zostaw moje dziecko. Ej. Co jest? Co? Co jest? Ten odcinek jest jakiś zbugowany. Mogę ci podrzucić dzieciaka. Widziałeś? Nie, pokaż. No, w sensie ty go też u mnie ty go wyciągasz przez te bramki i się buguje. No u mnie ty go wziąłeś, tak przeskakiwał z rogu do rogu. No wiem, u mnie też, tak, o z góry. Rzucam ci go jakby, nie? Co się dzieje? Wiesz, że nas zabiją ludzie za to, że podrzucamy dzieckiem na nagraniu? Ej, ty mogę nim sterować, prawo, lewo. Zobacz, znaczy było przez chwilę. Nie wiem, jak chodzisz, to się przesuwa. To nie jest złe dziecko. Głupie, ona się w ogóle Vanilia nazywa, jakby ktoś tam pytał. Vanilia. A to jest ona, czy on? Tak, to jest ona. Ja właśnie miałem propozycję od żony, żeby zrobić dzieciaka, ale odmówiłem. No i zacznij. Ja potrzebuję, ja jeszcze nie czuję się wystarczająco dojrzały do roli ojca, ale spokojnie, na dniach to wyjdzie. Co wyjdzie? Zaciągnij mnie podstępem i majonez. No, zrobi co trzeba. Tutaj majonez tam. Dobra. Te sprinklery będziemy chować do skrzynki, prawda? No. Ja już schowałem, ty też dałeś? Jeszcze nie. No jest... to będą trzy w takim razie, bo tu jest jeszcze jeden. Dobra. W ogóle ta trawa często trufle ukrywa. No tak, właśnie, to jest głupie. To jak ci mówiłem ostatnio, też ścinałem to i kurczę, znalazłem chyba 4 sztuki, nie? Pod tym. Nie, to ja wymyśliłem. A, no tak, zapomniałem. Dobra, w każdym razie ja idę do Clinta. Chcę odebrać od niego motykę i chcę A może rozklupiemy, czekaj, ile masz zdobyczy z... Albo dobra, to załatwimy innym razem, bo ogólnie w kolekcjach musimy minerały i artefakty zdobywać. I ja nie mam wszystkich, ty też nie masz wszystkich. Musimy popatrzeć, które minerały i artefakty są z jakich tych geodów. I musimy się podzielić tak, żeby każdy z nas dostał to, co chce. No powiem ci, że teraz, ja sporo nie mam tych rzeczy. Teraz nie ma na to czasu, szklarnia ci się trochę zebrała. Chociaż ja już wezmę. Ja idę do miasta, do Clinta. Festiwal dzisiaj jest, aha. No to dupa, to nie pojadę. No i nie ma. Co teraz? Festiwal dzisiaj jest, my go... Czekaj, a to nie jest... A nie, to jest... Czekaj, to jest Halloween. Żegnanie. Halloween, no. O Jezus. To wiesz co, my tam nawet nie będziemy chyba szli. No nie ma po co. Zebrałeś te rzeczy z szklarni, tak? Tak. Ale nie zebrałeś owoców, synu. Jakich owoców? No z drzewa owoców. No nie. No nie dobrze. Ich jest tyle i nie używamy na dżem nawet. No ale owoce są zdrowe. Trzeba zbierać. Ty też jesteś zdrowy, a jakoś się nie jem. No już. Dobra. Pośmialiśmy się. Tutaj każdy dokazywał, można powiedzieć nawet. Ej, wiesz, że 28 każdej pory roku możesz zebrać pluszaka Junimo. No właśnie, trzeba iść po niego. Dobra. Wiesz co, ja bym jeszcze zaproponował ci, mój drogi kolego. No. Żebyśmy wyłowili, idziemy na... Chociaż nie. Dobra, nic nieważne, bo mamy do wyłowienia legendarną rybę, niby jest ten event. Myślę, że legendarną rybę sobie jeszcze zostawimy. Jezus, wziąłem glona niechcący. Na jakiś inny odcinek sobie zostawimy, jeszcze coś tam połowimy.
To co by teraz porobić? Masz jakiś... No ja chcę iść do... Czekaj, do Clinta, ale... No nie ale, mogę, no nie możesz. Robię. No to tak teoretiko. Można by było przespać ten dzień. No niby tak. A czekaj, do Hardwooda mogę iść? Mogę. Tak, tak, tak. To może iść, ja pozbieram jeszcze trufle. Ojej, ale tutaj korzony do zbierania są. No to korzony. Pozbieraj to wszystko i dawaj, pominiemy dzisiejszy dzień. I... Dobra, to jeszcze po Hardwood pójdę. No, tak chyba będzie najlepiej. No jeszcze nie wiem, czy wspominaliśmy o tym, ale powiem. Jeżeli wspominaliśmy, to trudno. Wycięliśmy ten duży las, co zrobił tam u nas na farmie i zebraliśmy chyba 600 sztuk drewna. Znaczy powiem ci, że to wygląda dalej tak, jak wyglądał. Tyle no tych bo drzew tam jest. Podrastało, nie? Ale no. Zcięliśmy to, co już wyrosło. A i tak było tego 600. I możemy też tak w ogóle... O to właśnie, pocinajmy te drzewa. No. Tylko ja po hardu skoczę, wiesz? No dobra. Znaczy możemy ścinać, a możemy pominąć dzień i robić coś ciekawszego, jak do Clinta na przykład. Albo następnego dnia możemy pościnać. Ale tak wiesz, chodzi o to, żeby tak dnia nie zmarnować tak kompletnie. Chodzi o to, żeby cokolwiek zrobić. No dobra, niech będzie. Też odniosę się do paru sytuacji, mianowicie jeśli widzicie, że odcinka nie ma w jakimś dniu, to prawdopodobnie albo nie daliśmy... się, no, no albo... tak. Albo nie daliśmy rady nagrać. I naprawdę mieliśmy napięte harmonogramy, bo wierzcie nam, że dla was oglądanie odcinków na przykład już macie zaległości, dajmy na to, jak każdy odcinek ma po pół godziny. A z nami jest jeszcze gorzej, bo my to jeszcze montujemy i tak dalej, więc wyobraźcie sobie, ile my na to czasu wszystko poświęcamy. No jeszcze zmontowanie, obróbka dźwięku i tak dalej. Miniaturka, no. No tak, no w sumie to tak. No jeszcze pilnowanie, żeby to się wszystko wrzuciło, więc czasami nie dajemy rady, żeby w jakiś dzień wrzucić, ale i tak dajemy wszystko z siebie praktycznie, a czasami stwierdzamy, że nie będziemy się w jakiś dzień męczyć, bo na przykład źle się czujemy, albo chcemy na przykład dać wam jeden dzień jakby odpoczynku, żebyście sobie też nadrabiali. Tak właśnie było chyba z czwartkiem niedawnym. Ej, no? Wiesz co? Fajna muzyka jest w tym lesie. No, standard. Dobra. O, właśnie, to jest jeszcze jedna kwestia. Naprawdę bardzo by było miło, gdyby ktoś w tej serii zrobił jakiś montaż. Nie wiem, może ktoś się o to pokusi, ale nie namawiam. Montaż wszystkich memów, tekstów z tej serii, bo ich jest mnóstwo. Takich naszych, nie wiem, typowych albo waszych, na przykład daj kotu pić. Co was śmieszą, nie? Nie wiem, albo gadanie za każdym razem, kiedy wejdziemy do Secret Woods, że ta muzyka jest świetna. Albo... Co jest dobre? Albo tłumaczenie się, że czegoś nie zrobiliśmy, bo tu jesteśmy na multiplayer. I ten czas cały czas leci. Albo skopiowanie itemów, znowu kopiują. Bejka XD. No, tego jest mnóstwo i jakby to ma potencjał memiczny, fajny, więc jeśli ktoś by się pokusił o taki montaż i chciałby się wyróżnić na naszym kanale, no to zachęcam i... Dostanie buzi i wrzucimy pewnie w formie odcinka czy coś. No, ale w sumie fajne takie zwieńczenie by było tak obejrzeć sobie to wszystko, wiesz, te wszystkie momenty tak. No, bo takie podsumowanie, bo to wiesz, mimo wszystko od początku do końca serii by było, więc jakby też by nam pominało dużo etapów w tej grze. Na pewno byśmy się pośmiali przy takim materiale, ale no, czy komuś się będzie chciało to zrobić? No właśnie, no bo, no jednak no. Jest trochę sporo tego, nie? Dobra, widzę, że wyciąłeś wszystko, co już to wyrosło. Wiesz, każdy odcinek po pół godziny, mniej lub więcej, czasami często więcej. I weź to wszystko oglądaj, żeby wiesz. No myślę, że jakiś taki twój wierny widz by coś takiego zrobił. Taki, co cię lubi i kocha. Lubi i kocha. No, niektórzy lubią i kochają, a nie mają... aż tyle czasu, no ale wszystko rozumiem i wybaczam i zapraszam. A co robimy z tymi beczkami, co tutaj przerabiają się te wina? Będziemy je dokładać tam do shopa, nie? Słuchaj, tak, właśnie zostawiłem je tutaj, dlatego że się... szkoda marnować te ancient fruity. No przerabiają się, no wiem. Tak, no. A co z tym beczkiem? Może byśmy to... Czekaj, co chcemy zrobić z tym miejscem, jak to wywalimy, te beczki? Nie wiem, ale to jak tu teraz to wygląda, to bardzo brzydko moim zdaniem jest. W sensie i ułożenie tego... Popatrz, bo nie używam w ogóle tych beczek na drzem, może zrobimy jakieś miejsce na to. Może na zewnątrz sobie porobimy jakieś beczki. No właśnie te na drzem moglibyśmy dać tutaj to miejsce, jak wywalimy te beczki na to. Dla mnie to miejsce moim zdaniem jest słabe do takich rzeczy, dlatego że tu jest to pudło, które... No i to wszystko, te krzaki. Tak samo tutaj ma żona moja swoją miejscówkę. Co tu możemy zrobić? Jakby tutaj można zrobić też jakąś oazę, a nie. Takie beczki może tutaj gdzieś, pod shopą gdzieś, albo... No to zależy. No. Przez chwilę pomyślałem, żeby dać tutaj tą studnię, ale no bez sensu, będzie jeszcze dalej niż staw. Staw? No wiesz, stawik ten z wodą, co pobieramy wodę sobie tam. Stuf? Tak, stuf. Dodałeś coś może tam? Fajnego? Gdzie? Tutaj.
No nie, nie dodałeś nic. Trzeba u Clinta też kupować koper. Czekaj, bo ja chciałem jeszcze iść na plażę i myślałem o tym, czekaj, co ja chciałem na nie plażę. Nie pójdziesz na plażę, bo jest ten. A faktycznie, nie pójdę. Chyba, że się teleportuję, e? A, to jest mądre akurat. Tylko muszę sobie też tepka na powrót wziąć. Czekaj, coś chciałem, aha, homara chciałem na plaży, czyli trzeba krapota, bo homar jest z plaży, co nie? Mhm. No to trzeba krapotę wyciągnąć tam. Dobra, to czekaj, pobrzeżek. Tutaj mam pobrzeżek. Pobrzeżek? 54 pobrzeżek. Nie, no bawi mnie to na pobrzeżek, mule, rak! Mule? Mule! No i ale bardzo mi się podobają te lampy, nie? Są super. Takie futurystyczne, takie można powiedzieć, takie ładne. Można świecą. Powiedzieć. O, wiesz, masz kolejny. Wiesz co trochę mi to przypomina? Łamiszczęki z Ted i Eddy, takiej bajki. No wiem, tak, z takiej bajki, do naszej bajki. Z takiej bajki. Takiej bajki. Każdy chyba to oglądał. Powiedzmy. No, też mi się wydaje. Naszych... W każdym razie przypominają mi tam łamiszczęki właśnie są takie duże. Łamiszczęki. Tak, ale wsadzali sobie do mort i mieli taki duży policzek, no, nie? No. Zawsze też tak chciałem robić, ale niestety nie miałem takich wielkich łamiszczęk. Takich wielkich? No. Wiesz co, ja wezmę sobie jeszcze pumpkiny i może William, bo ja... Wiesz co ja zrobię? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja pościnam trochę tego grasu, bo i tak zaraz zima jest i nie będziemy mieli tego. A tutaj pełno tego jest na farmie. Naszej byłej farmie. Po raz kolejny zapomniałem, co ja chciałem z tą plażą. No chciałeś te krapot nadać. Krapot, dobra. I dobrze, że mi przypomniałeś, bo mi się tepnął bez nich. Ale była lipa, co? No, Dua Lipa nawet można powiedzieć. Okej, ty tu pouzupełniałeś te krapoty? Nie. Bo cały czas są zajęte i nie zbieram ich. Dobra, to wezmę. Ale jak wygląda mój level? Zobaczmy. 8. Ja w sumie teraz to zrobię. O, bo i tak nie mam co robić. Jako, że chcemy raka. Nie, bo raka. Lol, ten dźwięk jest creepy. No, sposób na właśnie dostanie się tutaj jest bardzo fajny z tymi totemami. Na szczęście mam potem powrót. No właśnie to nam scenki, nie? No też. W sensie nie musimy, wiesz, jakby się martwić, że nie możemy tam przejść, bo scenka jest. Dobra, out z tym. A te ślimaki są do czegoś potrzebne? Ślimoki? No, szeroki mięczak, który mieszka w spiralnej muszli. Możliwe, że był potrzebny do czegoś. Wigilia duchów się zaczęła. Tam tylko złotą dynię. Nawet nie wiem, czy na drugi rok możemy zdobyć złotą dynię. Chyba możemy, chyba tak, bo to jest to samo. Dobra. Dobra, krapociki. Mi by się przydało połowić. I tę rybę jeszcze mieliśmy zrobić kanałową, nie? Ale to na samych odcinkach, to już nie teraz. No ale tak, mówię o tym właśnie, bo jak mi się przypomniał ten fishing w sumie. No. Właśnie co do leveli, to trochę nam też brakuje. Mi na przykład 10 górnictwa. No mam tak, górnictwo mam na 9, wędkarstwo mam na 8 i walkę mam na 9. Także trzeba powalczyć, połowić i pokopać. No to ja ci powiem tak, rolnictwo, górnictwo 10, a reszta 8. W moim przypadku. Tu. Lubię się teleportować za pomocą totemów. Takie przyjemne całkiem. No, i za shopą się pojawiamy. Też jest ciekawe, tak sobie ustawiliśmy. Co tam ścinasz? No, ścinam gras. No w sumie za niedługo zima. No, nie! No, dlaczego to robię, no? Znów zima, jak partyzant. Zaraz to się poznika i... Wiesz, nie będzie możliwości tego zebrania. W mieście. No właśnie. Zobaczę tutaj, czy może jeszcze coś jest. Po raz kolejny biorę z półki item, którego nie chcę brać. Nienawidzę Turizu. Tego. No, a, chodzi ci o to. Tak, no nienawidzę tego. Szkoda, że nie możesz jakoś tego zalokować, że jakby nie możesz tego podjąć z tym interakcji. Na przykład nie ma takich gablotek szklanych. To było super. Takie mini szklarnie, kurczę. Dobra, zabrałem trochę tego. Idę te krapoty oddać. Mamy taki też przyrost kasy. No myślę, że właśnie pod koniec jakby zimy i drugiego roku mamy specjalne scenki, znaczy specjalną scenkę z czymś fajnym, ale my wtedy jeszcze serii nie będziemy kończyć, bo myślę, że jeszcze parę odcinków po tym zrobimy. Natomiast co do domu Pam, no to jeszcze no, trzeba by było jednak nazbierać i kasy, i drewna. To raczej nie będzie problemem, biorąc pod uwagę zarobki z tych trofii. No tak, tylko chociaż w zimę? No właśnie o to chodzi, właśnie to chciałem wygląda? Poruszyć, że możliwe, że wyjedziemy dopiero za zimę, bo już nie będziemy zarabiać. Jakby nasze zbiory będą jedynie z win, a czyli wina... No, długo będą. No bardzo, robić. No właśnie, więc chciałem tutaj zaznaczyć to. To co, będziemy pomijać zimę? Możliwe, no zobaczymy. Może poświęcimy tutaj
dużo na rozwijanie relacji z NPC-tami. Na pewno odcinek z gotowania nas czeka i to ja lubię takie rzeczy, jak na przykład takie nietypowe, co by pewnie nikt nie zrobił inny. Będzie rozgrzany taki odcinek w zimę. No, bo to gotowanie to jest jeden z elementów tej gry, ale jest taki jakby trochę poboczny i to mi się też w nim podoba. No, że jest taki olewany, ignorowany trochę, nie? No, moja żonko. Chcemy go pokazać, będzie fajnie, ja śpię sobie. Wow! Nie, ja też muszę spać. Kurwa, śpi. Wywaliłeś się? Gdzie? No bo chciałem poczekać, aż skończysz i nie chciałem przeczytać to, co żona mi... No przy łóżku. A, no to... Chciałem przeczytać to, co żona mi powiedziała, ale nie chciałem ci przerywać. Wow, patrz, prawie 100 tysięcy, co jest? 52 trufle, no, ile... no to... Jezus! No siedziałem tam sporo, bo ścinałem... Jak ja tam chyba się krążę, szlajam dookoła, to chyba więcej tych trufli jest. Trochę przykro, nie? Bo jest 28 i zaraz nie będzie trufli, kurde. No, ale z mlek można mieć zarobki i takich innych. Właśnie podlane. Miska Meres też zapełniona. Będę o tobie myśleć. Risotto? No. O właśnie, poproci. właśnie. Musimy pamiętać w tym dniu, żeby odhaczyć sobie telewizorek. No to co, kończymy. I Unimus, nie? Jeszcze musimy to zrobić. Tak, Unimus, ale to no, bez sensu na zimę, jak nie będą zbierać. O nie, mi chodzi o pluszaka. Ale to można w ogóle? Nie. Właśnie nie wiem. Nie można drugiego chyba. Możemy pójść kliknąć, zobaczymy. No ale to nie dzisiaj, bo już teraz kończymy odcinek. Rybne taco. No. No to co? Mi się wydaje, że możemy kończyć. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało, że spędziliście fajnie czas, zjedliście coś do na przykład rybne taco. Spędziliście czas, tak jak ten cholerny kruk, który wydziubał mi właśnie tutaj jeszcze fruta. Tak? Cholernik. Ale to nie ma znaczenia. Ej, bakbarzan tu biedny się ostał. Bakbarzan? Bakbarzan, to ja go wezmę. No i co? Mamy nadzieję, że się miło oglądało. Ja byłem z oku, on był Mangetsu. Na odwrót nawet można powiedzieć. I do zobaczenia. I do zobaczenia.